po długiej przerwie witam się z Państwem w gabinecie pana burmistrza Kłobucka, pana Jerzego Zakrzewskiego, a powód naszego spotkania no, jest dość ważny dla mieszkańców Kłobucka, ponieważ na ostatniej sesji Rady Miejskiej pan radny Mateusz Woźniak poinformował wszystkich o problemie, który może dla nas niedługo wyniknąć, jakim będzie podwyżka cen wody. Na ten moment usłyszeliśmy tylko o tym, że ma zdrożeć woda, nie wiemy jak ścieki. Wobec tego najlepiej zapytać to pytanie u źródła, czyli u pana burmistrza. Dzień dobry panie burmistrzu. Najprostsze pytanie. Czy potwierdzi pan te informacje, które przedstawił pan radny na sesji, czy na razie jest to wszystko jeszcze takie nie do końca wiadome, a jeżeli wiadome, to czy to będzie ta kwota 75 groszy, czy to może być jeszcze coś więcej? Nie, no ja już na sesji potwierdzałem, że jeżeli chodzi o podwyżkę, taki plan przedsiębiorstwo na zarządzie przedstawiło. Oczywiście nie zarząd decyduje o tym, żeby tutaj była jasność, decyduje o tym walne zgromadzenie. Zarząd jest 7-osobowy, zgromadzenie 14. Ale tak, faktycznie jest planowana podwyżka, ale czy on do niej dojdzie, zdecyduje walne. Więc siłą rzeczy nie chcę tutaj dywagować na temat, jaka ta podwyżka duża będzie, bo pytanie, czy w ogóle do niej dojdzie, bo moje stanowisko jest dość jednoznaczne. Ja uznałem tą pierwszą podwyżkę zaraz po objęciu kadencji. Przyjmując te argumenty, jednak przecież minął rok i jest planowana kolejna. Szczególnie tutaj moim zdaniem podwyżka kwestii kanalizacyjnej, biorąc pod uwagę naszą gminę, i ja z tej perspektywy to oceniam, przekazując w użyczenie, oczywiście nie przekazaliśmy to na własność, przekazaliśmy czy w używanie sieci kanalizacyjnej o dość dużym zakresie, prawie 4000 mieszkańców, co spowodowało wpływy do budżetu przedsiębiorstwa i jednocześnie jako gmina w ten sposób, może nie ukarani zostajemy, ale czy będziemy ukarani podwyżką, no to się troszeczkę we mnie buntuje i siłą rzeczy nie podoba mi się takie podejście do kwestii podwyżek, szczególnie ścieków. Z drugiej strony nie ma mowy o 70-groszowej podwyżce ścieków, więc to na pewno mogę zdementować. Ja mogę dzisiaj powiedzieć już, jeżeli wchodzimy w szczegóły propozycji zaznaczam, no to jest to 15 groszy na wodzie i około 50 groszy na ściekach. Jest to sporo, zważywszy, że ścieki nie są tanie. Co do wody również jest ta sama sytuacja. Przedsiębiorstwo oczywiście tłumaczy propozycję podwyżki stratami, które są spowodowane na kanalizacji. Oczywiście jesteśmy rozliczeni globalnie, czyli na podstawie danych z wszystkich gmin. U nas te wskaźniki poszły bardzo dobrze wysoko, czyli te straty się minimalizują, są coraz mniejsze i po włączeniu tej sieci Kamyk, Biała, Libidza te wskaźniki nam się poprawiły. Więc tutaj z naszej strony no, oczekiwalibyśmy, żeby przynajmniej tych podwyżek nie było. Albo nie takie drastyczne, jeżeli już jest konieczność ich podnoszenia. Oczywiście każdy argument przedstawiany przez przedsiębiorstwo na papierze, trudno z nimi polemizować. Pytanie jest, które zadają radni o kwestie szczególnie wydatków na utrzymanie przedsiębiorstwa. I tutaj ta dyskusja się toczy. Oczywiście kwestia wynagrodzeń prezesów, w ogóle wynagrodzeń w spółkach. Toczy się ta dyskusja. Czy to ma wpływ bezpośredni na tą cenę? Na pewno jakiś tam ma, mikronowy może, ale odbiór społeczny jest oto taki, że zarząd bierze duże wynagrodzenia, jednocześnie nie robi nic, aby ludziom nie podnosić tych cen. Tak to wygląda. Tak jak powiedziałem, 1 marca jest walne zgromadzenie. Problem dyskusji na temat ewentualnych propozycji zarządu jest trudny. Mianowicie dlaczego? Dlatego, że trudno jest czasami zebrać kworum na zarządzie. Ja od objęcia kadencji, gdy jestem przedstawicielem gminy w zarządzie związku i w ogóle w związku gmin,
do spraw kanalizacji i wodociągów. Jestem na każdym zarządzie. Pytanie jest, czy wszyscy wójtowie ich to interesuje. Ważna sprawa, powinni być wszyscy. Powinni, ale to jest suwerenna decyzja każdego wójta. Ja wywiązuję się ze swoich obowiązków, uważam należycie i na każdym zarządzie jestem, gdzie są dyskutowane sprawy związku i staram się wywalczyć jak najwięcej środków na budowę sieci wodociągowej, bo to jest moją główną rolą. Ale niestety, jeżeli chodzi o decyzję dotyczącą tych spraw taryfowych, czyli ustalenia stawek za wody i ścieki, decyduje walne zgromadzenie. Gmina ma niestety tylko i wyłącznie jeden głos. Czy tutaj pojawia się po raz kolejny wśród części mieszkańców Kłobucka zasadność obecności? To już jest pytanie, które się przewija od dobrych ponad 5-6 lat tutaj u nas, a jego siła wybrzmiała coraz mocniej po tych informacjach, że mają zajść zmiany w formie własności i w formie własności dla gmin w wodociągach. I po raz kolejny zwracają się niektórzy do mnie z pytaniem, czy nie jest jednak zasadne zrobienie audytu, czy warto, czy nie warto w tych wodociągach częstochowskich być, czy nie być. No myśmy na ten temat chyba rok temu rozmawialiśmy. Ja nadal uważam, że być czy nie być jest pytaniem, czy nas stać. To jest podstawowe pytanie. Mówi pan redaktor o audycie. Oczywiście taki audyt, podejrzewam, że przy tej sytuacji, gdzie ta ewentualnej podwyżce tych świadczeń będzie jeszcze silniejszy, tak? Taki wydźwięk radny, żeby ten audyt jednak zrobić, wydać te pieniądze, bo trzeba po prostu ten audyt zlecić na zewnątrz, żeby ocenić sytuację, czy gmina w tym momencie jest w stanie wyjść ze związku i jakie konsekwencje finansowe z tym się wiążą. I wszystkie argumenty za i przeciw rozważyć, bo wtedy będzie pełny obraz bycia w związku, czy nie. To nie jest mnie oceniać dzisiaj, czy to była słuszna decyzja kilkanaście lat temu, czy nie. Ja też jestem daleki od tego. Ale więc mówię, ja jestem realistą i zawsze liczę środki finansowe możliwe do realizacji. Ja nie chciałbym, aby kwestia bycia w związku była tubą polityczną i jakąś taką retoryką, tylko realnym spojrzeniem na możliwości gminy trwania w związku, bądź ewentualnie propozycje wyjścia, ale to musi wynikać z rachunku ekonomicznego, a nie z widzimisię kogokolwiek. Ja myślę, że tu nie ma polityki w tym jako polityki, tylko bardziej chodzi o realny problem dla mieszkańców, czyli czy warto być w tym związku, czy może lepiej jest jakaś inna droga, która będzie dla nas lepsza, bo unikniemy co rok, przynajmniej no, w niektórych wypadkach co 2 lata dyskusji o podwyżce, bo no, niekoniecznie co roku te podwyżki były. No, tym razem rok temu była, teraz znów jest zapowiadana i one takie decyzje zarządu będą w Kłobucku wywoływały raczej takie reakcje. Ja bym ich z polityką może nie wiązał, ale... Znaczy, ja mam troszkę odmienne zdanie, bo jednak używa się tych argumentów ceny wody do jakiejś tam walki politycznej, nie wiem z kim, bo powiem szczerze, chyba samym ze sobą. My uważamy, przynajmniej moim zdaniem jest tak, żeby te sytuacje, które się teraz pojawiają, kolejnej podwyżki, wzbudziły we wszystkich wójtach i burmistrzach, członkach związku, taki wewnętrzny bunt. Bo bez tego buntu my nic nie zrobimy. Ja mogę sobie protestować, ja mogę głosować przeciw, tylko pytanie, czy będę miał zwolenników mojego stanowiska, czy będę osamotniony. Bo jeżeli będę osamotniony, to będzie wołanie na puszczy, tak? Pytanie jest, czy wszystkim mieszkańcom, członków Związku Komunalnego do Spraw Wodociągów, a jednocześnie ich przedstawicieli, czy wójtów i burmistrzów zasiadających w tym związku, jest to do przyjęcia, czy nie. I to będzie kluczowe do podejmowania dalszych decyzji, kwestii polityki dotyczącej przedsiębiorstwa, kwestii gospodarowania tym zasobem finansowym
czy nie, i stworzenia takich, programów, które już przynajmniej zatrzymają proces podnoszenia tych świadczeń. Tak jak powiedziałem, ta podwyżka, szczerze mówiąc, mnie osobiście zaskoczyła, dlatego że te wskaźniki, uważałem, że w tych sytuacjach, gdzie my inwestujemy w kanalizację i jeszcze jedna gmina również mocno zainwestowała, inne gminy nie inwestują, a płacimy te same stawki. Więc to jest troszeczkę, delikatnie mówiąc, nie fair. Więc to powinno się też brać pod uwagę, jakie środki gmina inwestuje w sieci. Jednocześnie później oczywiście przekazujemy to do używania, do przedsiębiorstwa, bo nie mamy swoich służb, aby to obsłużyć. Poza tym jesteśmy w związku, więc to jak to wyklucza. I jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna w tym wszystkim, i to by było rozwiązanie, to co Pan mówił o kwestiach własnościowych, i to trzeba też uczciwie powiedzieć, przedsiębiorstwo ponosi bardzo duże koszty podatku, gdzie dzisiaj nie może amortyzować majątku. I to jest główny powód, który podnoszą szefowie przedsiębiorstwa, kwestii kosztów utrzymania. Jednak gdyby ten majątek można było amortyzować i wrzucać to w koszty działalności przedsiębiorstwa, to samego podatku płacilibyśmy dużo mniej. I to by spowodowało, że te ceny nie musiałyby rosnąć, a wręcz możliwe, żeby były możliwe do zmniejszenia. Jeżeli nie rozwiążemy kwestii własności, majątku, to będziemy ten problem nadal przedsiębiorstwo i my pośrednio mieć. No tak, ale ostatnia próba była przez wojewodę zablokowana, ponieważ te uchwały, które weszły, które miały na celu zmianę formy własności wodociągów, no zostało to odrzucone przez wojewodę jako niezgodne z prawem. No było to już wiele razy podnoszone tutaj. Taką jakby pewną dziwną sytuacją jest to, że pomimo, że będzie ta zmiana i gminy będą miały akcje, to te gminy te akcje mają przekazać do związku i jak gdyby tracą nad nimi kontrolę w postaci rady i zostają one w rękach wszystkich, którzy się w tym związku znajdują. Więc to, co rozmawialiśmy rok temu, moje stanowisko jest takie, że jeżeli by były to akcje, to nie zyskujemy na tym, dlatego że dzisiaj mamy chociaż przynajmniej ten jeden głos. Gminy mają ten jeden głos. I w sytuacji, gdzie głosowalibyśmy akcjami, Częstowa ma zdecydowaną większość, tak? Ponad 50%. Czyli w zasadzie może zrobić wszystko. Może podnieść ceny, może zmienić uchwały spółki. Więc to nie jest korzystne rozwiązanie. Ale z drugiej strony ustawodawca musi wziąć pod uwagę, że jednak brak tego jasności przepisów dotyczących stanu majątku, który przekazujemy do przedsiębiorstwa, musi być uregulowany, żeby te podatki płacone od tego majątku były możliwe do amortyzacji. To jest kwestia nie tylko amortyzacji, ale też inwestowania w ten majątek, który został przekazany. Przedsiębiorstwo może tylko remontować, nie może inwestować, tak? No i tutaj jest cały problem, że skala tych podatków, które płaci przedsiębiorstwo, uderza w mieszkańca. Uderza w mieszkańca, bo to jest w cenie wody. Tak? To jest zrozumiałe, tyle że cały czas jest ten problem i jeszcze do tego dochodzi, bo pamiętam to spotkanie z prawnikami, którzy się tutaj zjawili w Kłobucku, którzy nie potrafili odpowiedzieć na to pytanie, co w sytuacji, kiedy związek, który będzie wtedy już pełnoprawnym właścicielem akcji po przekazaniu przez gminy, zdecyduje, żeby sprywatyzować całkowicie wodociągi i pozbawić gminy jakichkolwiek, przynajmniej nawet iluzorycznych możliwości wpływu na to, co się tam dzieje. Bo zgodnie z kodeksem spółek prawa handlowego taką decyzję będą mogli podjąć i to, co dzisiaj w jakimś sensie czujemy, że jest jednak nasze w jakiejś części, stanie się całkowicie już poza naszą kontrolą, stanie się prywatne. No tak, no ale tak, no nie ma złotego środka. Każde rozwiązanie ma swoje wady. Dzisiaj mamy takie rozwiązanie, jakie mamy, które też jest poddawane pod dyskusję, czy też również krytykowane. Dlatego, że wpływ mamy, tak jak powiedziałem, jednoosobowy na 14 członków zgromadzenia. Więc tak jak powiedziałem, ja upatruję tutaj możliwość rozwiązania
może nie problemu, ale przynajmniej wpłynięcia na pewne decyzje zarządu przedsiębiorstwa, czy w ogóle rady nadzorczej, tak? No bo jeszcze jest rada nadzorcza, która te rzeczy opiniuje, aby ten głos, który mówi, no starczy tych podwyżek, musimy zrobić wszystko, żeby zablokować, zatrzymać tą sytuację, bo ile można tłumaczyć spadkiem zużycia wody, stratami na kanalizacji i brakiem możliwości amortyzacji i odliczeń podatkowych. To jest do przyjęcia raz, ale co roku trudno tą argumentację przyjąć. Więc ta dyskusja na walnym będzie. Na zarządzie tej dyskusji nie było, bo raz, że zarząd nie opiniuje ani nie podejmuje jakichkolwiek decyzji w tej sprawie, więc dostajemy tylko wnioski zarządu przedsiębiorstwa do zapoznania się z nimi, a nie do opiniowania. A tym bardziej, że nie ma wszystkich członków na zarządzie, więc nawet taka dyskusja w sprawach różnych mogłaby być pełniejsza, gdyby byli wszyscy członkowie zarządu. Myślę, że ta dyskusja będzie dość żywa na walnym zgromadzeniu i podobne odczucia mają inni wójtowie i burmistrzowie. Obym się nie mylił w tej kwestii, ale ten głos musi być mocny, tak? Musi pokazać, że, bo jednak Częstochowa jakby stoi na stanowisku, że dopłaca do nas, tak? Im się tak... Być może ten audyt by to potwierdził, bo... Nie, na pewno w kwestii kanalizacji na pewno tak jest. Na pewno tak jest, dlatego że są obliczenia przedsiębiorstwa Warta, który obsługuje większą część miasta i tam na przykład koszty kanalizacji są na poziomie 4 zł, a średnio jest to ponad 6, czy około 6, tak? Mówimy o kwotach netto bądź brutto. Więc uśrednienie tego, no uderza w mieszkańców Częstochowy. I to jest cały czas podnoszone przez członków związku. No tak, to jest taki mechanizm, w którym taka szabelka, że się tak wyrażę, którą w razie potrzeby Częstochowa próbuje wymachiwać w kierunku pozostałych gmin, że my tutaj ponosimy przez was koszty. Może jednak znów będę upierał się przy tym audycie, że raz warto byłoby może to zrobić i potwierdzić wszystkim. Albo w tą, bo jak się patrzy na koszt choćby nawet zwykłej awarii w Częstochowie, gdzie wymaga to znacznie większego zaangażowania środków, żeby tą awarię usuwać, no bo rozebranie drogi w mieście, gdzie się za to ponosi dużo większe koszty niż w Kłobucku, no w myśleniu zwykłego człowieka powoduje, że no skąd te koszty mają być u nas wyższe, a u nich niższe. No to nie chcę tutaj tłumaczyć, ale proszę zauważyć jedną rzecz, że obsługa sieci kanalizacyjnej, gdzie zbiorowisko, skupisko mieszkańców jest w ścisłej zabudowie i tak ma Częstochowa, więc kwestia kosztów transferu tej sieci jest krótsza, tak? Więc to też powoduje, że ilość sieci. Proszę zauważyć, że przedsiębiorstwo płaci gminom również podatek od tych budowli, które są na naszym terenie, więc jakby to też jest dodatkowy koszt, a dla nas przychód. My możemy z tego podatku zrezygnować i płacić mniej za procentowo tam jakiś udział mniejszy w tej cenie ścieków i wody, ale tak jak mówię, myślę, że tutaj kwestia awarii nie jest najważniejsza. Kwestia, Uśrednienia tych kosztów. Ale to, co pan powiedział, dzisiaj myślę, że coraz bardziej dojrzewamy do sytuacji, żeby też, może nie dla swojego czy radnych, pełnego obrazu sytuacji bycia w związku, ten audyt zlecić i przeprowadzić, bo wtedy nikt mi nie zarzuci, że ja trwam uparcie, czy nie proponuję rozwiązań, tylko tak jak mówię, ja jestem realistą, ja patrzę na gminę bardziej szeroko, nie dzisiaj, że no dzisiaj jest oczywiście oburzenie i to słuszne z tytułu planowanych podwyżek, ale z drugiej strony proszę zaproponować alternatywę. No, ten audyt pokaże, że póki co nie mamy wyjścia, albo mamy wyjście. Tak? Ja tego nie przesądzam. Ja wiem tylko tyle, że koszty wyjścia ze związku są bardzo duże. Dzisiaj tych środków nie mamy, ale to też ma pokazać coś innego. Jakie mamy zyski z bycia w związku? Bo tego nikt nie zauważa, tych inwestycji wodociągowych. Dzisiaj nie budujemy wodociągów, inne gminy muszą, które nie są w związku, wykładać własne pieniądze.
My mamy to już w miarę zapewnione. Remonty wszystkich sieci wodociągowych są przeprowadzane. Też nie z naszych środków. Kwestia kanalizacji pozostaje tutaj sporna. To, co ja powtarzałem, gdyby przedsiębiorstwo przejął również koszty kanalizacji, budowy kanalizacji, wtedy można uznać, że płacimy wyższe kwoty, ale mamy ten komfort, że nie inwestujemy w kanalizację własnych środków, tylko płacimy to. Te kwestie kosztów budowy kanalizacji w cenie ścieków. I to by było dobre rozwiązanie, tylko pytanie, o ile te ścieki by musiały być droższe, żeby budować kanalizację przez przedsiębiorstwo. No mogłoby to wyjść różnie. Ja może już nie będę dzisiaj naciągał pana burmistrza na to, żeby jeszcze... Ja myślę, że możemy rozmawiać po walnym zgromadzeniu, gdzie te decyzje zapadną i wtedy ja będę mógł pełniej się na ten temat wypowiedzieć. Będę wiedział, jakie jest stanowisko innych gospodarzy gmin. Bo tak jak powiedziałem, ja swoje stanowisko mam ugruntowane. Będę stał na stanowisku, aby tych cen nie podnosić. Szczególnie, tak jak mówię, burzy mi się sytuacja, gdzie przekazujemy potężny. Przekazujemy, co prawda nie na własność, ale w użyczenie, majątek kanalizacyjny. Dajemy kolejnych 400 klientów, tak? 400 klientów, realne pieniądze, które powinny wpłynąć. Oczywiście są też koszty z tego tytułu, ale jakby większe wpływy jak koszty. Nową sieć kanalizacyjną i jednocześnie nie mamy z tego tytułu żadnych korzyści, przynajmniej nie podnoszenia tych cen. Więc to we mnie się wewnętrznie buntuje i to będę chciał przedstawić na walnym zgromadzeniu. Tak na koniec może warto byłoby porozmawiać z niektórymi wójtami, żeby zrobić jakąś koalicję wobec Częstochowy, ta propozycja, bo ja mogłem się z nią zapoznać na zarządzie, jako jeden z niewielu wójtów z gmin ościennych, nie mówię o przedstawicielach Częstochowy, bo oni mają swoje stanowisko i dla nich to jest raczej z uwagi, że wzrosły koszty obsługi warty, tak? I tam też te ceny poszły w górę, więc siłą rzeczy jakby to jest uśrednione. I to jakby rzutuje na cenę tą średnią. Ale tak jak powiedziałem, myślę, że na walnym zgromadzeniu te głosy będą podobne w innych gminach. I to spowoduje, że tych głosów jakby no, dających taki zimny prysznic również dotyczący tych cen spowoduje, że troszeczkę na tą kwestię spojrzymy poważnie, nie tak no, podniesiemy jakoś, pokrzyczą ludzie i to minie. Nie minie, bo ludzie będą za to płacić cały czas. No dokładnie. No nic, dzisiaj myślę, że już wyczerpaliśmy temat i jedyne co nam pozostaje to spotkać się i umówić się na spotkanie po już pierwszym mniej więcej marca. Tak jak powiedziałem, mój przekaz jest jasny. Moje stanowisko będzie takie jak powiedziałem. Nie będę popierał tej podwyżki. Jaki będzie miało to wpływ na decyzję? Myślę, że niewielki, ale tak jak powiedziałem, będziemy rozmawiać z wójtami, będziemy rozmawiać z burmistrzami, żeby coś z tym problemem zrobić, aby tych podwyżek dalszych nie było, żeby zastopować ten trend. Oczywiście i coś trzeba zrobić z kwestią tych kosztów, które są duże, szczególnie kosztów podatkowych i kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. No nic, dzisiaj dziękuję i dziękuję do zobaczenia następnym razem. Również dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam telewizor kanału Siemanek. Dziękuję.